Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że obędzie się bez większych baboli i dziwnego krążenia po terenie pożaru czy tam zalecenia. Bo ja to lubię błądzić czasem, nie wiedząc co robię. Oby tak nie było. Okej. Fire and rescue, please state your emergency. There's a huge column of smoke here in the industrial park. Are you close to the scene? No, I can see the smoke from my window. I live nearby. Thanks for the call. Keep your windows closed. The fire department will be there soon. Okej. Albo i nie okej. Poniedziałek, 9 października 2023, godzina 20:23. Rodzaj wezwania, alarm pożarowy, przyczyna nieznana. Znowu rejon kontenerowy. Zobaczymy. Aj, na spokojnie. Dobra, brama zamknięta. Czemu tego kolesia tak słabo słychać? Dowódca zastępu. The gate's locked. I'll have to find another way into the compound. Ojoj, co my tu możemy zrobić? Może tu po prostu drzwiami wejdziemy chuliganem. Może zadzwońmy. Może szybę wybijmy. Dobra, tak czy siak, jeżeli jest pożar. Weźmy tradycyjnie. Chyba od tej mańki. Haligan. Dobra. Ja wiem, że to jest inaczej ten, po prostu lubię używać, przekręcać to słowo na chuligana. Hej, to mamy, za dużo lepiej nie wziąć. Pytanie, czy tam... Weź to z rąk, chciałem pobiec jakoś. Dobra. Oj, ale ja myślałem, że ja tu pójdę od tyłu. Dobra, jak na mój gust, musimy się tu wbić. No niestety tym chuliganem. Ale dziwne, że nie ma ten cieciów jakichś. Dziwne. Dobra, tu mamy bramę. Możemy otworzyć zapewne. No to otwieraj. Dobra, żeśmy otworzyli. I co to nam mówi, że nie widzimy strażą pożarną? Znaczy tym? Przyznano dostęp. Dobra, pytanie teraz, co tu mamy zrobić? Inspekcja miejsca, dobra. Okej. Wygląda, że się palą. Pali kontener. Okej. Situation report. Truck container of late. Extinguishing only possible from turntable ladder. Understood. Access is blocked. Turntable ladder will be brought into position here. Okej. Patrzę, czy może tutaj nie ma kogoś? Ale kontenery pozamykane, więc szefu chyba nie dostanie kawy. Dobra, widzę, że nic nie widzę. Zdawało mi się, że... Nie no, koleś, czemu ty się zmachałeś? Ciekawe, jakie to są opcjonalne. Dobra, idziemy na tą drabinę, pogasimy z góry. Tak mi się wydaje. A może ten? Trzeba jeszcze zobaczyć, czy... No właśnie, tu ktoś jest. Situation report. Unconscious person at the scene. Evacuating them. Roger that. The paramedics are standing by. Ale oczywiście. Odłóż. Czy tu będzie rura do gaszenia, czy ja muszę ją wziąć? Odwieczne problemy.
jeszcze tam podejdę, zobaczę. Jakieś dwie rzeczy ukryte. Gorzej, jak ten drugi może się zajarać. Ale to chyba już nikogo nie ma. Tak wychodzi. Dobra. Ajajajaj. Te. No serio, mam nadzieję, że gdzieś tu jest kawa, kurde. Serio? Proszę, szefie. Cieplutka kawa. Liczę na awans. Aha. Myślałem, że jest gorąco. Dobra, wchodźmy zatem. Idziemy. Piękne. Piękne ujęcia. I co, my mamy tu wejść? Serio? Dobra, jeżeli jest dym, to może maskę wciągnę. Tylko jak była maska. Dobra. Dawaj mi wąża. Tylko żebym nie spadł na dół. Się nie poparzył. Kolego. Gaś, Stefan. Gaś. Się jara dalej. Tak za bardzo nie chcę zgasić. Hej. Dobra. Chyba będę musiał tam niżej wejść. Tak mi się wydaje się. No dajesz. Mam takie wrażenie, jakby ten ogień się jednak rozprzestrzeniał, powiem szczerze. Czy taka gierka, żeby ten... Ty, no on się rozpala na nowo. Jaka lipa. No weź przestań. Ile można? Nie no, nie żartujcie sobie nawet mi tutaj. Serio? Ha! Nie no, jaja se robią. No serio. Nie no, dobra. A ja nie mogę zejść niżej. Ty no... Jaka... Co tym? Gasisz? Nie. To głupie. O, może w przykucu? Ty no... To jajka se robią ze mnie, no. Może od tamtej strony trzeba zacząć. Chyba, że tu się zaraz okaże, że nie wodą gasić, tylko tą gaśnicą.
No fajnie, mi się podoba. A wam jak? Nie, to gaśnica nic nie daje. Ciekawe. I się na nowo rozpaliło, no. Co ja źle robię? Gro. Jakaś podpowiedź? Zaraz zemdleję. Świetne to jest. Może się uda. Fire's out. Nie było to wcale takie fajne. Kontrola z użyciem... O! Dobra. No, operator. Kurde, nie zachłysnąłem się dymem, nie poparzyłem się. Może będzie okazja ten. Szansa przejść to w 100%. Pierwsza misja. Nothing to see here. Everything looks fine here. Elegancko. Szefowi kawę znaleźliśmy. Dobra. Co tam, szefie? Będzie awansik? Czy tak nie bardzo? Good work. Let's move out when... Dobra, na zdrowie. A tutaj. Tu wsiadamy. Okej. Koniec misji. Jak? Stówka. Tutaj wszystko na zero. Wskaźnik trafień nie jest na 100%. To się da w ogóle na 100% jeszcze wskaźnik trafień zrobić? Myślę, żebym to skończył. To zlecenie, to znaczy ten gaszenie, nie wiem, w 5 minut, gdyby mi się to nie rozpalało na nowo. Nice. Kolejne wezwanko. Fire and rescue, please state your emergency. There's smoke coming from a vehicle here by the roadside. Not sure if someone's already called to report it. Is there anyone in or near the smoking vehicle? Everyone's safe, as far as I can tell. Keep your distance, set up a warning triangle, and do nothing. Help is on its way. Dokładnie, a pomocą jesteśmy my. BMK. Czwartek, 4 stycznia 2024, godzina 19. Rodzaj wezwania, pożar samochodu. Ciekawe, czy tutaj też znajdziemy kawę dla szefa. Szefie, raport sytuacyjny. Looks like there's a fire under the hood. Check if there's anyone else in the vehicle and extinguish the fire. Roger. Chyba się pod maską pali. Chyba.
normalnie chyba. Harry. Ja nie mam czasu, człowieku. Super, no. Przestaniesz, kurka, wodna gadać. Ja nie mam czasu, no. No co za koleś. I'd like a doctor to take a look at her. I'll let the paramedic know. He'll check on your mother. How are you feeling? Are you injured? Oh, I'm fine. You don't need to make a fuss over me. If I don't hurry, the fluids could catch fire. Oj, oj, oj. Bo się poparzysz, Stefan. Fire has spread. Not an electric car, fortunately. Extinguishing attack initiated. Aj, czy gaśnica wystarczy na zgaszenie tego? Magaś, Stefan. Leci para, czyli okej. Chyba. Zaraz mi się gaśnica skończy. Ty, koleś. Fire's out. Understood. Fire is out. Jak to nie uratowałem jakiejś osoby? Cieć, zabezpiecz. Super. Jak to? How are you feeling? Are you... Oh, I'm fine. Czyli co? Powinienem pójść tutaj? I powiedzieć? Can you check on the vehicle occupants? Sure. I'm on my way. Teraz. Teraz tutaj sobie idź. Rozumiem, że nie mam po co tutaj już nic robić, bo nie zabezpieczę tego. Nie mogę się tu dostać. Czyli co? Jarał się samochód i powinienem tu przejść i zasypać tą ciecz? W ogóle to się jarało, powinienem najpierw do ratowniczki pójść? Dziwne to. W sumie to jest tak krótka misja, że chyba ją powtórzę zaraz. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może trzeba... Niepotrzebnie tą piłę wziąłem. Tym miernikiem temperatury zobaczyć. Czy się zgasiło na przykład. Looks good. Nie wiem, co to jest to jedno. Może kawa gdzieś jest na poboczu. Dobra, idziemy. Szybka misja. Wstecz. Dobra, będziemy, jakby to powiedzieć, starali się, jak będzie to wymagane do zdobycia 100% przejścia z gry. Będę powtarzał tę misję i tak. Dobra, lecimy dalej. Rescue, please state your emergency. I'm calling from a roadside call box. A truck has driven into the tunnel wall behind me. Were any other vehicles involved in the accident and was anyone injured? The truck driver is trapped inside, but responsive. I didn't see any other injured people or anyone else involved in the accident. We're on our way. Please guide my colleagues to the site. I co, szlifierkę wziąć od razu?
Piątek, 26 stycznia 2024, 8.56, rodzaj wezwania. Wypadek z udziałem ciężarówki. Kolejne znane mi miejsce. Gość jest zaklinowany, tylko pytanie teraz. Czy go otworzymy szlifierką, czy... Dobra. Siema, Olaf. I saw everything. I blocked off the road and made the emergency call. Is there anything else I can do? I have to give a statement to the police in a moment. Thanks for your assistance. We'll take care of everything from here. Tak, na pewno. Dobra, wezmę szlifierkę na wszelki wypadek. I chuligana. Idziemy zobaczyć. There's nobody there. Dobra, mamy... rozlaną ciecz. Fuel is leaking. I need to disconnect the battery or it could ignite it. Dobra. The cap looks like it's taken a real beating. Please, you have to help me. Are you injured? I'm not sure. The door. I can't open the door. Please get me out of here. Situation report. Oj, dobra. Roger. Hurry up with the rescue operation. Moim zdaniem musimy wysypać coś i miotłę wziąć. Tak bym to zrobił. Miotła, szczotka, dobra. Nie wiem, czy to. Zaraz się przekonamy. No możesz to wziąć. Rozlana sieć. W końcu nas... Nas prąd po piesi przecież. Okej. Super. Super. Ogień zategował, no. Dobra. A państwo możecie stąd iść w ogóle, tak? O, kawę mu zabiorę. Ty, koleś, oddawaj kawę. Ty. Ty miałeś kawę. Co za koleś? Zapewniono ochronę przed ogniem. Co źle zrobiłem? Znowu. Zapewniono ochronę przed ogniem, no. Super. Ledwo rozsypałem ten i... Jak miałem akumulator, miałem odłączyć jakoś? Niby jak. Fajnie. The door is stuck. I'm going to need tools to get this job done. Akurat chuligana wyjąłem. Dobra. I need tools to break the door open. The Halligan tool could do it. That's it. The opening should be big enough to insert the spreaders. Ooh. The hydraulic spreaders will be able to safely bend the door open far enough for coś the rest nowego. Of operation. Ja nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest. O, tutaj. Nie wiedziałem. Jeszcze nie miałem przyjemności tego używać. Okej. Elegancko. Karl. Situation report. Driver unconscious. Understood. Hurry.
The driver needs urgent medical attention. Ta. Situation report. Driver unconscious. Understood. Hurry. The driver needs urgent medical attention. No i co? Mam z nią pogadać? This is a good place to put injured people. Co? Ja mam go, nie wiem, wynieść jakoś? A, super. Że musiałem podejść bliżej. O, zakosiłem mu kawę. Jak się da. I'm sorry, but I need this coffee. This is my career we're talking about. What? Okay, if you say so. Go ahead. Nie wiem, na serio. Chyba w każdej misji ta kawa jest. To za... Kto to wymyślił? Panie. Szefie, gdzie szef? Proszę kawę. I needed that. Thanks, man. Ta. Zapewniono ochronę przed ogniem. Zapewniono. Może jakbym miał... Nie wiem. Może za wolno ten piasek rozsypałem. No nic innego mi nie przychodzi do głowy. Czy tu się gdzieś... Gdzie indziej to rozpinało wszystko? Nie, dobra. Kurde, ale dzisiaj ten... Ekspresowe te... misje mi lecą. Dobra. Lecim na Szczecin. Aj, się poparzyłem. Trudno. Kolejne zgłoszenie. Rescue, please state your emergency. It's your head of operations here. I can't make it to work today. Are you sick? And why are you calling the control center? I'm all right, but my car's stuck in a ditch, and I can't get the door open. Oh boy, your colleagues will be right there. The head of operations is already on the scene, obviously. To znowu będziemy drzwi ten rozszczelniać tamten. O, jest i krowa. Wtorek 6 lutego 2024, 12:15. Rodzaj wezwania, wypadek drogowy. Ciekawe, czy będę musiał krowę zagonić. Dobra. To może weźmiemy od razu to. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że... Może się piasek przyda? Nie, dobra. Weźmy chuligana. Nigdy nie wiadomo. Aj, krowa mówi mu. Dokładnie. Siu. Siu, back to your field. Fajnie by było, jakby tu... You're leaving the area of operations. Turn around. Kubek był... Dobra, da się zamknąć tą bramę? Dobra, zabezpieczyliśmy krowę. To najważniejsze. Siema, szefie, co tam? I know that, driver. Hello? It's about time. Tak. Ha! Who do we have here, then? How did this happen? I was just on my way to the station when this cow ran out in front of me. I swerved, of course, and ended up here. Don't... Fajnie, że w stroju strażaka od razu jechałeś. I should disconnect the vehicle's battery. Just use the Halligan tool if you don't have anything else. Całkiem przypadkowo mam. Okej. The door's jammed. I should be able to pry it open with the Halligan tool. So much for that.
Całkiem przypadkowo też mam. Good job. Give me a hand getting up. I'm not injured. Mager otwiera hydrauliczny. Nie, no to już zrobiliśmy chyba. Done. You should go get yourself checked over in the ambulance. Yeah, that's probably for the best. Aha, ja myślałem, że go niosę na plecach. I jak? Jest okej? Thanks for your help. We should get a move on. You're needed at the station. No, ale coś jeszcze zostało. Może kawa gdzieś tu jest. Może mu wypadła. Pojazd powypadkowy. Nie no, tak wygląda, jakby miał kawę dostać. Bo co ja mogę innego zrobić jeszcze? Krowę żeśmy uratowali. Noszę to nam niepotrzebne. Krowa siedzi tam, gdzie powinna. Jakieś plamy nie ma nic. Rozetnij wymaga. No ale to? Serio? Aż tak? Trochę mu drzwi rozwaliłem. O, o! Coś tu było. Zabezpieczymy maga clean pod koła. Takie cudo. Panie, a gdzie tu clean pod koła znajdę? Clean pod koła. Wiem jak wygląda, ale nie widzę. Clean pod koła. A tu jest. Dobra, chodźmy. Klinie pod koła. Serio? Po co to? Co jeszcze mogę zrobić? Clean pod koła. Nie. Stefan, co jeszcze tu mogę zrobić? Tak ewidentnie wygląda, jakby gdzieś tu kawa była. Dla kolegi, szefa. Go po prostu... byśmy połechtali na maksa, ale... tu nie ma żadnej kawy już. You're leaving the area of operations. Turn around. Nie wiem. Obstawiam, że kawa. Może gdzieś stoi kubek? W ogóle to jest porypane, żeby ten... gra dosyć poważna, a ten... kawy nie ma. Znaczy ten... potrzeba mu kawę przynieść. Może krowę powinienem wydoić, zanim ten... ją tam dałem. Dobra, nie wiem. Kończmy. Co wiem, to się udało i tyle. Przynajmniej prawie... Serio? Kampanię przeszedłem? I co teraz? Wychodzi, że trzeba dopieszczać ten. Zobaczmy na trofea zatem.
tak, przy okazji kupiłem Hot Flippera. Niedługo odcinek. Karta gry. Przejść do klubu. Zobaczmy, jakie tutaj wymagane są osiągnięcia. W takim wypadku. Zasadniczo chyba dzisiaj nic nie wpadło. Zdobądź wszystkie achievementy, ok. Skończ wszystkie misje bez błędów. Użyj 3 razy wentylatora. Znajdź ten Kitchen Hero. Czyli co mi brakuje? Tak naprawdę. No to się odblokuje, jak wszystko to znajdziemy. Skończ wszystkie misje na bez błędu. Okej. Okay. You didn't leave. Ciekawe, której to misji się robi. Znajdź źródło ciepła, no. Użyj 3 razy wentylatora. Nie było okazji go chyba używać 3 razy. Dobra, to myślę, że... To myślę, że skończę na dzisiaj. Przeanalizujemy sobie potem każdą misję z osobna. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zmęczony, ale biorąc pod uwagę, ile procent graczy to skończyło na maksa, to będzie nieźle. Dobra, to wygląda na łatwe, to wygląda na też w miarę proste. Miska, znaczy ten garnek, no to też wygląda, tylko muszę rozkminić gdzie. I trzeba poczytać, co w każdej misji na 100% trzeba zrobić. To w teorii może mi się zejść, jak mam każdą misję powtórzyć na 100%. Tak na szybko. To 2-3 odcinki pewnie. No nic. Dobra. Dzisiaj trochę krótszy odcinek, ale... No ale kampania mi się przeszła, a nie mam czasu teraz jakby czytać, co muszę w każdej misji zrobić. A to lepiej poczytać już na jakiejś stronie o osiągnięciach, niż samemu się jakby ten motać. Tak więc dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny zapraszam. Następny kolejny czwartek i będziemy rozkminiać, zaliczać na 100% misję. Znaczy bez błędów. To pewnie chodzi też i o to, że mam się nie poparzyć na przykład. Grubo będzie. No nic. Dzięki jeszcze raz. Uciekam. Hej.